podczas naszej zabawy 7 drużyn zmierzyło się łącznie z 24 zadaniami. 12 z nich to były pytania dotyczące poszczególnych tomów przygód pana samochodzika. A pozostałe 12 to były takie pytania, na które mogły odpowiedzieć osoby, które nie znają książek, bo jeszcze są na przykład zbyt młode. I wbrew pozorom, część z tych pytań dodatkowych okazała się całkiem trudna, a w każdym razie zaskoczyły mnie wyniki właśnie z tych pytań. Teraz chciałbym po kolei... To ja tłumaczę, jak w trudnych sprawach byliście słabi. Chciałbym teraz po kolei opowiedzieć o tych pytaniach i powiedzieć, jakie były poprawne odpowiedzi, a w każdym razie, jakie były możliwe odpowiedzi. Pierwsze zagadki dotyczyły książki Pan Samochodzik, później nazwanej Pan Samochodzik i Wyspa Złoczyńców. Pierwotnie po prostu Wyspa Złoczyńców. Co Tomasz kupuje w sklepie u pani Pilarczykowej? On kupuje piwo i kupuje drewniane cyganiczki, takie lufki, fifki do papierosów. Oczywiście kupuje tylko po to, żeby sobie porozmawiać z panią Pilarczykową. To jest promocja palenia. Karniszer ma tam, karniszer, który był bardzo dobrze zaopatrzony i tak dalej, a to nie było pani Pilarczykowej. Ale cyganiczki też napisaliśmy. I dodatkowo mamy jeszcze labirynt. Należało stwierdzić, którymi drogami pan samochodzik dotrze nad wyspę, a 1, którymi 3. znajdzie tu dotach. No i rzeczywiście były to drogi 1 i 3, nimi dało się dotrzeć nad wyspę. Drugi tom. Pan samochodzik i templariusze. Pan samochodzik już nazywany panem samochodzikiem. Co miała ze sobą osoba odwiedzająca podziemia ze skarbami przed Tomaszem? Tym przedmiotem były dwojaki. Z jedzeniem. Tak? To był jakiś chłop, który wybrał się szukać skarbów, zabrał sobie jedzenie w dwojakach. Dwojaki to jest takie specjalne ceramiczne naczynie, podzielone na dwie części ze wspólną rączką. Można było tam dwie jakieś różne potrawy przechować. Wymień jak najwięcej urządzeń na baterię. I ja teraz nie przeczytam ich wam, ale chciałem podać pewne dane statystyczne. Więc drużyna, która powiedziała najwięcej, to było 14 urządzeń na baterię. O Jezu! No dobrze. Przejdziemy do trzeciego tomu o przygodach pana samochodzika. Księga strachu. W księdze strachu pytanie brzmiało następująco. W jaki sposób bohaterowie książki przemieszczają się po wodzie? Bo tych metod było wbrew pozorom całkiem sporo. Wymień wszystkie takie metody. I następnie należało ułożyć krótki wierszyk, może to być limeryk, w którym użyjesz swoje imię, zaczynający się od słów. Zachciało się raz Matyldzie, i tak dalej. Odpowiedź jest następująca, jeżeli chodzi o to przemieszczanie. Więc oczywiście był to wehikuł będący amfibią. Był to Ford Fryderyka, który też był pojazdem pływającym. Był to kajak, którym pływała Hilda. Był to dmuchany kajak o nazwie Salamandra, którym też przemieszczał się między innymi Tomasz. No i wreszcie bohaterowie też przemierzali się w pław. Można jeszcze uśmiechać. I był jeszcze jeden pojazd. Gumowa dmuchana łódeczka, czyli tak naprawdę ponton, którym Fryderyk usiłował wywieźć pana Kuryłę. Tak? To jest jeszcze jeden pojazd, który się tam dodatkowo pojawia. Co do limeryków, to nie będzie tak łatwo, bo teraz będziecie musieli ich wysłuchać. O jest! No dobrze. To będzie nie będzie lekko. Więc po kolei. Matko Roszko! O nie! Okej, to co? Ja będę czytał w kolejności takiej, jakiej tutaj mam akurat ułożone te karty i teraz tak. Zachciało się raz Idze popływać po Nidzie, ale że była mała, to się nie zdecydowała. Kariery pływackiej u niej nie widzę. Brawo! Jest dopisek pisane na korze dębu, ale tej kory nie dołączono, więc tak powiedzmy. No tutaj tak słabo. Dobrze. Zachciało się raz Mai wycieczki do Gai. A w Gajce Mai zachciało się pszczółki Mai. Ulu Mai nie było, bo miodu w nim nie było. Niech Maja do Gaju poleciała i miodu nazbierała. W ulu Radocha była, bo Maja tam przybyła. Teraz następny wierszyk. Zachciało się raz Peterowi iść na grzyby, lecz niestety musiał iść ryby łowić. Łowić ryby, żeby brawo! Były. Dobra. Teraz następny. Brawo, brawo! Brawo, brawo! No, Mai był dobry. Zachciało się raz Oli
zjeść dwie miski fasoli. A potem pojadła Bogu, prawie trafiła do grobu. Na szczęście tylko brzuch boli. Dobrze? Brawo! I tutaj wiersz, z którym miałem pewien problem, ponieważ nie pojawiło się to imię na początku, ale pojawiło się w środku, więc uznałem, że jest okej. Zachciało mi się raz pierogów z kapustą. Marysia, gniecie już ciasto francuskie. Żar pieca radość budzi i ślinka mi już leci. I każdą w duchu myśl, czy się na to załapią. I wreszcie zachciało się raz Ninie kąpać o późnej godzinie, ale mama się wściekła i Nina uciekła. Dobra. Biegniemy dalej, zostało nam jeszcze parę tomików pana, przygód pana Tomasza. Niesamowity dwór, historia odbywająca się w jesiennych okolicznościach. I w pewnym momencie Bigos, kolega Bigos, nie chce bardzo czegoś przynieść, co znalazł. Co to było, tą rzeczą? Tą rzeczą były worki z węglem, które rzeczywiście przestępcy na czele z Baturą wynosili, udając, że znaleźli skarby, porzucili je gdzieś tam w parku i Bigos miał nadzieję, że pan Tomasz nie każe mu ich przynieść. Pojawiła się też odpowiedź związana z biurkiem kolguszowskim, tak? Ale tak naprawdę no, Bigos go nie znalazł, tak? Ona nie została znaleziona, więc to nie o to chodziło. I należało wymienić jak najwięcej nazw drzew. Należało wymienić jak najwięcej nazw drzew, które mogą rosnąć w parku. I teraz drużyna zwycięska wymieniła 17 gatunków drzew. Byłem pod wrażeniem. Ja nie wiem, czy ja wiem. Które mogą być w parku, dowolnie. Dobra, piąteczka. Co zepsuło się Tomaszowi podczas wyjazdu? I tutaj zdecydowana większość drużyn wiedziała, że po prostu przebił koło. Tak, przebił oponę, przebił dętkę tak naprawdę, bo miał opony dętkowe i naprawiał gdzieś tam ją po drodze. I jeżeli chodzi o nowe przygody, to kolejne pytanie było takie. Należało narysować naszyjnik na odwrotnej stronie jednej z kartek, naszyjnik z bursztynami. Tutaj część drużyn wykazała się dużą kreatywnością, a część narysowała coś, co naprawdę należy mieć dużą dozę wyobraźni, żeby uznać, że był to naszyjnik. Ale okej. Okay. Przejdźmy dalej. Pan Samochodzik i Fantomas, czyli przygoda francuska. Jakie bagaże miał ze sobą fałszywy Pigeon? Otóż on miał ze sobą neseserek, tak? W którym zresztą przewoził kopię obrazu, jak potem się dowiedzieliśmy. I dodatkowo miał prochowiec. A o tym dowiadujemy się w momencie, kiedy on wychodzi z pokoju Tomasza i odbiera ten swój bagaż z recepcji w hotelu i wybiera się wspólnie z Tomaszem w podróż. I należało wymienić jak najwięcej części wyposażenia roweru. No i tutaj, jeżeli chodzi o liczby, to przedstawiają się one następująco. Zwyciężyła w tej kategorii drużyna, która wymieniała 27 części roweru i były dwie drużyny, które wymieniły po 23 zespoły rowerowe. Na rowerach znacie się fantastycznie. Taka jest prawda. Ale chodziło o rower i wąt. Dobrze, siódemka, czyli pan samochodzik i zagadki Fromborka. Jak pilnowana jest baza ASA? I tutaj pojawiły się fachowe rzeczywiście odpowiedzi. Ale ogólnie tak naprawdę możemy powiedzieć tak. Był tam mechaniczny pies, uruchamiany fotokomórką. Było ogrodzenie. Było ogrodzenie wokół bazy. Były tablice ostrzegawcze, był znak zakazu. No i można też powiedzieć, niektóre drużyny tak powiedziały, że też AS częściowo strzegł swojej własnej bazy. Więc to rzeczywiście było. Należało znaleźć następnie 10 kamyków o wielkości fasolki lub rubinu i zabrać je ze sobą. I tutaj powiem tak. Bardzo ważne jest to, żeby ich było 10, no bo przecież gdyby ich było 11, no to byłoby wiadomo, że wszyscy by się połapali, że to fałszywe rubiny, więc należało policzyć ani nie za dużo, ani nie za mało. I niestety była taka drużyna, która nie policzyła do 10, było ich 11. Tak, dobrze i tak. Ale okej, przejdźmy dalej. Dobrze. Jesteśmy przy ósmym tomie. Pan Samochodzik i Tajemnica Tajemnic. Przygoda odbywająca się w Bieszczadach, w Pradze i jeszcze w kilku innych miejscach dodatkowo. Gdzie według przywołanej legendy został ukryty golem, czyli taka gliniana kukła, która po włożeniu specjalnego zaklęcia ożywała i wykonywała polecenia swojego twórcy. Otóż zgodnie z informacjami podanymi w książce, golem został ukryty na strychu synagogi staronowej w Pradze. I
Powiem tak, całkiem wiele drużyn powiedziało. Jeżeli chodzi o kolejne, to jest taka zagadka logiczna, bo jak wiecie, w tajemnicy tajemnic pojawiają się również zagadki takie logiczne, związane z zarówno z samym, samą tajemnicą, która jest do odkrycia, jak i z tym, że jeden z bohaterów tam się chwali tym, że on należy do męs, jest super inteligentny. Tutaj można ułożyć z tej siatki kostkę opisaną literką B. Dziewiątka. Jak nazywają się typy jachtów? To jest przygoda Pan Samochodzik i Winnetu. Odbywająca się tutaj na Mazurach, nie tak daleko. Jak nazywają się typy jachtów, którymi pływają Miss Kapitan i Milczący Wilk? Chodziło nie o nazwy, bo nazwy to jest wiadomo. Moby Dick i Swallow, tak? Chodziło o typy. I te typy są wymienione. Jedno to jest latający Holender, Flying Dutchman. I nawet jest cały taki akapit. Oczywiście pan Tomasz musi opowiedzieć o tym. To się pojawia w narracji, bo on się oczywiście doskonale zna na żeglarstwie, więc opowiada o tym, jaki to jest fantastyczny jacht, szybki, rzadko spotykany na jeziorach i tak dalej. Popełnia zresztą przy tym kilka drobnych błędów, ale zostawmy to. A Milczący Wilk pływa jachtem dwumasztowym, Jolem. Tak, to jest Jol. Ten typ jachtu to jest Jol. Niektórzy powinni wiedzieć, bo Jol to Jolka prawie, więc wiecie. Zawiąż jak największy węzeł na załączonym sznureczku. I tutaj słuchajcie, jest taka sprawa, że te sznureczki były schowane w tym miejscu. Jeżeli ktoś tylko podbiegł i zrobił zdjęcie pytań i pobiegł dalej, to być może tych sznureczków nie zauważył. Potem twierdzili, że sznureczka. Potem była informacja, że nie było. Ja w pierwszej chwili pomyślałem, że trzeba to nadrobić, ale potem te dodatkowe sznureczki zostały anulowane i tylko ci, którzy znaleźli, dostali za to. Brawo. Dobra. Dziesiątka. Pan Samochodzik nie widziałem. Jesteśmy na naszym zlocie. Jakie swoje zalety wymienia Kędziorek w rozmowie z Tomaszem? Kędziorek się trochę zapytany przez Tomasza, co mógłby o sobie powiedzieć, mówi w którymś momencie, że na co ja mógłbym o sobie powiedzieć? Ukończyłem politechnikę, mam książeczkę mieszkaniową i będę miał pracę w zakładach Kasprzaka. Tak? Nie zresztą. To są te jego zalety, które on rzeczywiście wymienia. A potem jak ktoś wymienił pracę tak dalej, to... No to powiedzmy, że okej. Okay. Tam były wtedy częściowe punkty przyznawane, jak nie było okej. Okay. Nie było precyzyjnie, wymień pięć rzeczy, których nie można zobaczyć. I tutaj, słuchajcie, byłem zaskoczony, bo pomyślałem, że tam się posypią odpowiedzi, bardzo, bardzo liczne. Tymczasem największa liczba rzeczy, których nie można zobaczyć, która się pojawiła w odpowiedzi, to było tylko pięć rzeczy. Tak? Myślałem, że będzie tego dużo więcej. Było napisane, że będzie pięć. Aha, okej, okay, no dobra, przepraszam. To was przepraszam, nie, to ja teraz się powiedziałem. Okej, okay. To rzeczywiście trzeba było. A tam państwo podpowiadali, którzy byli koło tej zagadki, to podpowiadali. Aha, okej, okay. Dobrze, to przepraszam, rzeczywiście się pomyliłem, tak było tak w pytaniu. I następne. Pan Samochodzik i Złota Rękawica, 11 tom. Pan Tomasz pływa na krasuli. W swoim jachcie wyremontowanym, wcześniejszym szwale. I pytanie brzmi następująco. Jak uzbrojone są osoby, które podążają na odsiecz pani Jagodzie? Tam jest taka historia, że przepływając gdzieś tam sobie po jeziorach, w którymś momencie słyszą nasi bohaterowie, że ktoś rozmawia o tym, jak zamordować własną żonę. No i myślą sobie, że to jest jakaś przerażająca historia i trzeba tam nieść pomoc. No i tam wytropili, gdzie te osoby podążają. Był to pan i pani, którzy ze sobą rozmawiali. No i postanowili uratować tę biedną kobietę. Uzbroili się następująco. Pan Tomasz miał ze sobą nóż kuchenny o zaokrąglonym ostrzu, co jest zresztą podkreślone, a dziewczyny miały piki, takie drewniane, zaostrzone kije. Nie jest mowa o tym, co miał ze sobą psycholog, najprawdopodobniej nie miał ze sobą niczego. Biegniemy dalej. Wypisz jak najwięcej rzeczy, które są zrobione ze złota. Tutaj trzeba było rzeczywiście powyliczać. Największa liczba wymieniona to było 10 takich przedmiotów. Naszyjniki, pierścionki, obrączki i tak dalej. Wreszcie ulubiona część tomów o panu Samochodziku, ulubiona część niektórych z lotowiczów. Pan Samochodzik i człowiek z UFO. Pytanie było następujące. W jakiej sytuacji Ralph Dawson pomaga Tomaszowi i czy dzieje się tak tylko raz? Tych sytuacji można by tak naprawdę wymienić kilka, ale tak naprawdę te najważniejsze to są takie, że Ralph pomaga wtedy, kiedy Marszczak mdleje z niedoboru tlenu i on tam im zamawia taksówkę, bo oni oczywiście nie mają pieniędzy, odwozi ich do hotelu i tak dalej. Taksówka, a najpierw takie pogotowie tlenowe, które tam pomaga Marszczakowi. Potem pomaga, kiedy Tomasza w ciemnej ulicy zaskakują bandyci z jakimiś tam maczetami. I mówi, że to tak naprawdę było ukartowane. No i wreszcie pomaga mu na wyspie, przynajmniej kilka razy, więc to powiedzmy zostawmy na razie na boku szczegóły, ale takie sytuacje były. To pytanie okazało się bardzo trudne.
ponieważ na pytanie, w jakich sytuacjach pomaga właśnie Ralf Tomaszowi, tylko jedna drużyna udzieliła odpowiedzi. I muszę powiedzieć, która to była drużyna. Czesio okazał się największym znawcą Tomu, pan pytania. Samochodzik i człowiek z UFO. Bo on uwielbia tę część. Taka jest prawda. To jest tylko gra. I należało znaleźć 10 różnic pomiędzy obrazkami. Obrazek był taki. Nie będę wam może w tej chwili dokładnie pokazywał, ale ogólnie mamy tak. Mogę powiedzieć, jak to wyglądało. Z naszych drużyn, raz, dwa, trzy, cztery drużyny znalazły wszystkie różnice, dwie drużyny 9, jedna 8. No i tutaj mamy tak, gwiazdki są o różnych rozmiarach, te dysze silników wyglądają nieco inaczej. Tutaj mamy trzy okienka, tu tylko dwa, tu jedno, tu dwa. Tutaj jest jeszcze taki okrągły element, którego w tym miejscu nie widzimy. W tej rakiecie pojawia się też kolejne okienko i dziób rakiety jest skonstruowany nieco inaczej. Bardzo dobrze. Słuchajcie, a teraz to, na co wszyscy czekacie najbardziej, czyli wyniki. Jak to się ułoży? Zaczynamy od końca. Poproszę kapitanów drużyn na środek. Maciej, psycholog, zapraszam. Jesteś kapitanem przecież. No to ja będę kapitanem drużyn. Jak będziemy ostatni, to przeprosiny jakieś nam się należą. Dobrze. Zaczynamy od miejsca siódmego. Drużyna, która zdobyła 16 punktów. Drużyna o nazwie Piłka z Ogi. Czesio, Matylda i Matylda, jeszcze raz. Dostaniesz cukierki. Dobra. Przekazuję nagrody. Coś słodkiego jedno, coś słodkiego drugie. A Nutella gdzie? Coś słodkiego trzecie. I marchewka. Zatem się słodkie. Matylda, proszę bardzo. To dla ciebie. I słuchajcie, ponieważ Matylda była najmłodszym uczestnikiem naszej zabawy, to tutaj jest jeszcze jeden malutki drobiażdżek specjalnie dla nas. Brawo. Brawo Matylda. Miejsce szóste. Drużyna z numerem piątym. Nadrzeczne debeściaki o zapachu kory dębu. Aldona, Faudel i Ida. Nie idziemy. Bardzo mi przykro, ale nie. Poproszę pana Pitera, może, dobrze? Ja tego nie wymyślałam, nie moja. Iga, bardzo dziękuję. Proszę. Tutaj nie ma nagrody. Czy można się podzielić z tymi starszymi uczestnikami? Brawo! Brawo! I nie. Dobra. Przechodzimy do miejsca piątego w naszym konkursie. Miejsce piąte w naszym konkursie zajęła drużyna z numerem trzecim. I to jest tak. Sokole Oko, Peter i Tomasz. Młodzi Gniewni. Jesteśmy na podium. Dobra. Jak na podium? Jak nie dwojca. A były punkty za całe. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo mi miło. Kocham te zloty. To jest moje koszul. Nie było punktów za czas, bo tak dziękuję, się dziękuję. Na początku zabawy. Nie? Dobra. To suma. Ja się tam cieszę. Biegniemy do miejsca w momencie czwartego. Czwarte miejsce na drużyny numerem czwartym. Drużyna G. Kamila, Ola, Aga. Gdzie jest nasza Ola? Gdzie jest nasza Ola? Ola, Hanka i ja. Jeszcze ktoś? I Florek. Bardzo proszę, Ola, tu podjeżdżam. Słuchajcie, doszliśmy do miejsc numerowanych. Miejsce trzecie zajęła drużyna z numerem szóstym. Drużyna tajemnicze blondynki. Panna Monika, Zaliczka i Beata.
przepraszam za liczkę. Proszę, przybieramy. Bardzo proszę. Tu jest coś słodkiego. Będziemy to masz. Brawo. Dobra. Mamy miejsce drugie w tym momencie i miejsce drugie zajęła drużyna z numerem 7. Tak, drużyna z numerem 7. Bajeczka, Słowik, Marzena i Maja. Można, można. Jest niebezpieczny. A ja zaraz wam powiem dlaczego to może tak być. Bardzo proszę, powierzam. Jeszcze na koniec będzie słowo, dlaczego tak jest. Dziękuję. Brawo. Dziękuję bardzo. I doszliśmy do miejsca pierwszego. Pierwsze miejsce z wynikiem 38 punktów zajęła drużyna numer 2. Trójca świetlna. Wasko, psycholog, Marysia i Rycki. Brawo! I to bez punktów za czas! Brawo! Słuchajcie, jeszcze teraz słów kilka już na zakończenie. Jakie były zasady punktowania i dlaczego to wyszło tak, jak wyszło? Zasady punktowania były skonstruowane w ten sposób, że te pytania, na które mogły odpowiedzieć dzieci, czyli te pytania dotyczące pana samochodzika, punktacja była przyznawana w ten sposób. Tam, gdzie było najlepszy wynik, były 3 punkty dla danej drużyny. Jeżeli były dwie takie drużyny, to obie dostawały 3. Kolejny wynik 2 punkty i wszystkie pozostałe drużyny po jednym punkcie, jeżeli oczywiście coś osiągnęły. Dlatego wasza drużyna, która się najmocniej zaangażowała w te dodatkowe zadania, bardzo mocno tutaj zapunktowała. Idea była taka, żeby to aktywność dzieci... Nie wiecie nic o panu samochodzie. Bardzo dziękuję wszystkim za udział w konkursie. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście i na następnym my bardzo też wam nie odpuszczę. Brawo Pi! O, chyba było ustawione na bo to jest jakaś, wiesz? Drugą Maju, pokaż koszulkę. On przypadkiem nie jest synem organizatora? Ale ma pijdę i z córką. A teraz... Zasłaniam. Druga dziewczynka. Mala Maja! Ale to jest Anika. Brawo Maja! Brawo Maja! Super. Chyba nadszedł moment, w którym... Nadejszła wiekopomna chwila. Tak, nadejszła. Cześć, Maciu! Nie ma ucieczki. Co tam kombinujesz, kobieto? Chcielibyśmy... Zobacz datę. Torebka to zastępcza, ale Czesiu się bardzo ucieszy, że taką dostanie. Wspominamy stare czasy. Tak. Bo mu się zniszczyła. Nikt nam nie organizuje, tylko nasz szef Jo. Ojciec wielebny! Chcieliśmy podziękować. I taki mamy fajny, skromny upominek dla ciebie z naszymi podpisami. Myślę, że to są dla ciebie najpiękniejsze prezenty. Nie zaprzeczaj. Brawo, Czesiu! Nie musisz płakać. A dedykacja brzmi następująco. Aby poznać człowieka, trzeba zostać jego towarzyszem podróży. Za kolejną wspólną przygodę i możliwość lepszego poznawania się. Dziękujemy. I podpisani są złote. Dziękujemy bardzo. Majka się tylko nie podpisała. Ja dodam tylko drobiazg, to jest tą pierwszy, więc jeszcze będzie kilka, więc trzeba zorganizować kilka kolejnych wzlotów. Dziękuję bardzo.
Parę słów. Co ja jeszcze, nie, jeszcze tak korzystając z okazji, chciałem wam wszystkim podziękować za udział w tym locie, za to, że przyjechaliście w większości. No nie wszystkim się udało dotrzeć, ale w większości jesteśmy tutaj. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście. Jak zawsze. Tam nie do wciągnięcia, to nie z mojej winy oczywiście. No i co, no zapraszam do wspólnej zabawy jeszcze. Jeszcze został nam jeden wieczór. Cześć, jeszcze wiele lat będzie, tam zostało. Będzie jeszcze tak, konkurs. Dokładnie, jeszcze wiele lat zostało. Konkurs, więc mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić. A ja mam jeszcze taką prośbę trochę, przepraszam, osobistą, prywatną, ponieważ moja córcia, jadąc tutaj na zlot, pytała się, dlaczego jestem Czesio i stwierdziła, że ona też by chciała być jakoś nazwana, w jakiś sposób nazwana. I wpadła taka propozycja, żeby może Nika na przykład. Nie Nika, tylko Kika. Piękne imię! No i córcia mnie tak prosi już od samego początku, żeby zagłosować, kto jest za, kto jest przeciw. Wszyscy za! Brawo, Kika! Ale żeby to nie było tak łatwo, to co trzeba zrobić, panie Tomaszu, na przykład? Chrzest czy przeczytać książkę? Przeczytać? Tak. Czyli co? Rękawice. No na przykład. Może być. Jedną książkę, tak? Przeczytać, tak, żeby chociaż. Tak, jedną co najmniej. Czy musisz się zobowiązać? Nawet do wyboru. Żeby przeczytać jakąś książkę, tak? Tak. Nie słyszymy? Tak. Bo tata to jest do ręką. Tak. Jak to zawsze widziany. Brawo! Brawo, Kika! Brawo, Kika! Brawo, Kika! Brawo, Kika! Brawo, Kika! Tata, tak. Dobrze.